Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i zapraszam Was na kolejną bitwę od mojego widza. Bohaterem bitwy dzisiejszej jest Szowot albo Szołód. Przepraszam, jeśli źle czytam nick, popraw mnie w komentarzu. Gramy T-25 Pilot 1, czołg średnio 8 tieru USA, premium oczywiście. Jedna z nielicznych premek, jakie można było wygrać w różnych konkursach, jeśli chodzi o World of Tanks i naprawdę, która daje sporo radości, jest bardzo dobrym czołgiem. Który w dobrych rękach robi naprawdę kawał przyzwoitej roboty. Jakie są plusy tego pojazdu? Przede wszystkim dobra mobilność, niestety, która nie idzie w parze z rozruchem tego pojazdu oraz z mocą na tonę, ale ma naprawdę przyzwoite opory gruntu. To dodatkowo fajne, celne działo, szybko skupiające, szybko strzelające, niestety, które opłaca to nikłą penetracją niecałe 200 mm, które nawet tych 200 nie przekracza. No i niestety bardzo wolną prędkością wylotową. Nasz bohater leci sobie na wprost, leci na miejsce, gdzie powinien być spotter i właśnie to jest chyba jego główna rola, jego główny pomysł. Gramy na dziewiątkach, więc może być ciężko, więc zobaczmy, czy pomysł się uda. Pomysł jak najbardziej wypalił, jak widzicie, już chyba cztery czołgi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć czołgów pokazanych przez naszego bohatera. Trzeba szybko uciekać, bo ta patrolka na nas patrzy. Udało się strzelić tak na pałkę, żeby tylko ją delikatnie ogłuszyć. No i mamy pięć czołgów pokazanych dzięki nam i dodatkowo jeszcze przy okazji 228 obrażeń już po spocie. Takie zerknięcie widziałem na tego T4, czy coś robi. Jest i IMX TDC, który chyba w tym momencie jest AFK. No, tutaj Arta niemiłosiernie go tłucze, jeszcze chłopaki z boku go napieprzają, więc kolejne punkty po spocie lecą naszą korzyść. Przy okazji jeszcze oczywiście nie zaszkodzi, żeby troszeczkę swoją lufką tutaj pomacać tego Francuzika. Panterka już się wycofuje, IMX 5120 też delikatnie już zamkniętym kamyczkiem, powiedzmy, ma stracha. Panterka cały czas się pokazuje, ale jeszcze nic nie dostała, a my już mamy 1500 po spocie i 437, 1600 przepraszam, bo Panterka dostała od splasha. Jeszcze kolejny strzał 538, więc 2000 już przekroczone. Po prawej pojawia się Carnarvon, przepraszam, Conqueror to jest, który leci już na górkę. Na razie na niego przestrzału chyba nie ma, nie uciekł już za ten nasyp, ale cały czas Panterka po lewej stronie jest widoczna. Prawdopodobnie dzięki naszemu spotowi, nie, to już nie jest nasz, niestety, prawdopodobnie Wiktoria pokazała tą Panterkę, więc taki strzał na pałę, a czemu by nie, a weszło, 228, 665 obrażeń, 2000 po spocie i Ferdek, który w tym momencie się pokazał i dostał już bułeczkę za 220, ojojojoj, ale teraz Ferdek pozbierał, podskoczyło nam po spocie do 3200 i strzał w IMX-a i to właśnie co mówiłem na początku, marna prędkość wylotowa nie dała nam możliwości trafienia z wyprzedzeniem tego IMX-a, który zdążył już uciec niestety, ale spokojnie. Co się odwlecze, to nie uciecze. Po prawej mamy Oho, który wjeżdża pod górkę, trzeba mu delikatną bułeczkę postać. Nie wiem, czy w ogóle się przebijemy przez tego Oho. Nasza penetracja, którą tutaj mamy, jest bardzo, bardzo kiepska. Nie powiem wam jaka, ponieważ teraz się czyna naprawdę bardzo fajna akcja. 110 leci na nas dziko. Zgęszenie udane, niestety te 110 szybko się naprawia. Próba taranowania, jeszcze zostaje parę pocisków. Strzał za 302 i już się wytaliśmy z gąską, ale 110 ląduje na boczku. Mądre zachowanie ze strony naszego bohatera, nie przewracamy się, nie tykamy, jeszcze by wylądowała na sporty na gąskach i byłby problem. Na spokojnie dobijamy sobie ten leżący na boku czołg chiński. Mamy pierwszy frag na naszym koncie, 1300 obrażeń, prawie 1400 i 3300 po spocie. Kolejny delikwent do rozwalenia. IS-6, czerwony jak cegła, ale czołg premium ma. Zgęszenie, chyba ktoś zapomniał o naprawie, albo nie ma ze sobą zestawu naprawczego. No cóż, zdarza się i tak, więc trzeba to wykorzystać. Ojojoj, ale zbiera ten czołg radziecki. No znaczy nie będzie z niego co już dalej zbierać. Jeszcze parę strzałów, jeszcze jeden strzał naszego bohatera i widzimy Panterkę, która spróbuje chyba pomóc swojemu koledze. No nie dojechała, to jest, bywa i tak. Kwestia dobicia sobie teraz tego Isela na koniec i drugi frag pada naszą korzyść. 2200 obrażeń, 4000 po spocie przekroczone już. Na górce IMX oraz ten Conqueror, który tam dzielnie walczy, dojeżdża jeszcze drugi, jeszcze dojechało to Oho. Teraz w bok IMX-a powinno wejść spokojnie 214 punktów. Jeszcze mamy trafienie krytyczne, coś tam utrafiliśmy, prawdopodobnie albo magazyn, albo któregoś z załogantów. Widzi nas, więc trzeba szybko oddać się strzał. No jakoś to weszło, jakimś cudem, IMX nas nie trafia. I teraz chyba będzie chyba tego kwestia dobicia tego IMX-a, czy będzie po naszym spocie, czy się uda, 110 obrażeń, nie, to już nie weszło na naszą korzyść, ale nie szkodzi, 4300 obrażeń, niecałe 3000 obrażeń naszą lufą, więc naprawdę bitwa udana, 6 do 1, absolutna dominacja naszej drużyny i to wszystko dzięki
powiem to otwarcie i z pełną premedytacją, dzięki miejscóweczce właśnie, jaką zajął Szowód albo Szowod, bo miejscówka właśnie ta na kwadracie D6 jest kluczowym miejscem, jeśli gramy na dolnym kapie. Tam trzeba jak najszybciej jakiegoś skauta posłać, który po pierwsze pogra mądrze. My widzimy teraz Wutek, pokazał się od razu, stracił całe życie, ucieka w panice, ale to mu nic nie da. Ta miejscówka, wracając do tematu, da wam ogromną przewagę, jeśli scout po prostu długo pożyje i będzie miał kogo to wspierać, bo jeśli ten scout sam tam pojedzie i nie będzie kto miał strzelać do czołgów, które on pokaże, no to raczej szybko zginie przez takie ataki właśnie, jak wykonało 110 albo IS-6. Ferdynand schodzi, mamy już 5600 obrażeń po spocie. Wutek, kolejny spot chyba z naszej strony, po prawej pojawia się T5-4, które w tym momencie chyba zobaczyło, że jest pokazane i od razu z tyłu zwrotu ucieka w stronę swojego kapa. Wutek jeszcze żyje, mam nadzieję, że już go niedługo dobiją. Teraz szukamy tej 5-4, gdzie ona jest. No, strong camo tego medzika, nawet na pustej polanie nie pokazał się, że przejeżdżał. Wutek nie zdążył uciec. Pojawia się GW Tiger P, strzał, dobicie, pierwsza artka na naszą korzyść. Jeszcze zostaje jedna, może się uda paskudę zrobić. 6000 obrażeń przekroczone i 3500 obrażeń z własną lufą. No, mówię wam, bitwa książkowa, zobaczcie, praktycznie nasz bohater tutaj wiele się nie najeździł. Pojechał w jedno miejsce, po prostu spotuje wszystko po kolei. I to daje naprawdę bardzo sporą korzyść, jeśli chodzi o dobry meczek. Strzał w biegu, dobra celność, dobry rozrzut daje nam możliwość ubicia czwartego fraga. No i niestety zabraknie nam jednego do piątego, do szóstego fraga, o ile nam się uda zdobyć to jeszcze tą artkę. Czy będzie paskuda? Czy się uda zdobyć tą paskudę? Gdzie ta artka? Po prawej stronie się pokazała. Przymierzamy, delikatne przecelowanie, jeszcze jeden strzał, czy się uda, zanim ktoś ją dobije, zanim ona nas trafi. Czy będzie strzał? Artka nie trafia, my ją dobijamy. Paskuda zdobyty, 4100 obrażeń widocznych, 6000 po spocie, książkowa bitwa. Zobaczmy wyniki końcowe. Przed wami wyniki naszego bohatera. Co tu dużo mówić? Nagrał się bardzo fajnie. Bitwa, jak mówiłem na początku, książkowa. Idealnie wyczekał przeciwnika, idealnie go wyczuł, idealne miejsce pojechał. I to mu się opłaciło, nawet ze względu na bardzo fajny wynik końcowy, za który wam zaraz pokażę, co tam mamy. Przede wszystkim bito znaka mistrzowska, 4 pomniejsze oznaczenia z poprzednich ład, w tym mamy spotera, mamy brutala, tak? Wojownika oraz ogień skuteczny, chyba tak się nazywały te oznaki. Po prawej stronie, jak na medzika, bardzo, bardzo fajnie. Służba patrolowa oczywiście, za zadanie największych obrażeń po spocie, albo po asyście teraz to się nazywa. Spotter albo scout za wyświetlenie największej liczby przeciwników oraz paskuda za ubicie dwóch art. Udało się tego GW Tigera oraz tą amerykańską artę ubić. Dzięki temu medal paskuciego wpada na nasze konto. 124822 kredyty brutto, 2277 expa na bonusie bez niczego. Uwaga, to jest ex bez niczego, no, czy z jednym bonusikiem oczywiście, bo to jest bez konta premium, bez mnożnika za pierwsze dziecko dnia, ale z mnożnikiem czy tam z bonusem zagranie czołgiem premium, więc już wiecie, jaka magiczna liczba została przekroczona, jeśli chodzi o czysty exp. Uwaga, 2070. Bardzo ładna nagroda, jeśli chodzi o rozegranie bitwy przez Szowoda albo Szowuda. Cały czas dokładnie nie wiem, jak się czyta nikt, więc powtarzam, popraw mnie w komentarzu. Bitewka na dziewiątkach, więc tym bardziej bardzo fajnie tutaj nas WG nagrodziło za nasze poświęcenie, a poświęcenia było sporo, dużo damage'a, dużo po spocie. Zobaczcie, 4162 obrażeń naszą lufą, 5 fragów. Szkoda, że tego jednego do tego topgana zabrakło. Wystrzelił razy 25, 23 razy trafił, 19 przebiło cel, więc naprawdę bardzo fajna korelacja trafień do przebić, trafień do wystrzałów. 4000 obrażeń, ponad prawie 4200, po z odległości więcej niż 300 metrów, 465, tam głównie strzały były w tego OHO, w tego AMX-a na górce, więc tutaj nie ma co tu patrzeć. Jeden raz otrzymał trafienie i jedno go spenetrowało, czyli tylko jeden strzał z penetracją miał, resztę unikał jak ognia tych pocisków. Taki matrix powiedzmy. 12 wyspotował, 9 uszkodził, 5 zniszczył, po asyście 6000, przejechane 2 km prawie równo i na czysto, mimo że bez konta premium 114635. Co tu dużo mówić, bohaterze bitwy, którym który jesteś, który masz nick, jak chcesz zacząć, Szowód albo Szowód,
Zdejmuję kapelusz, naprawdę kłaniam się nisko. Świetna gra książkowa, dawno takiej dobrej bitwy nie wygrałem, która w sumie nie ma w sobie jakichś tam większych emocji, ale robisz swoje, zrobiłeś swoje. I chyba to jest najważniejsze, że bitwa po prostu została wyciągnięta praktycznie przez ciebie. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć.